Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, ze mną jest Agnieszka. Cześć, Aga. Witam, witam. A to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. Proszę Państwa, mamy zimę. Mamy zimę i my się dopiero co tutaj wczytaliśmy. Mieliśmy trochę dni takiej, można powiedzieć, przerwy od nagrywek, więc przydałoby się ogarnąć, co my mamy, czego nie mamy i co przydałoby się zrobić. Więc tak pokrótce, no to wiemy, że Agnieszka ma tutaj swoją szwalnię, gdzie będzie tam różnego rodzaju rzeczy robić. My robimy biznesy, ponieważ potrzebujemy hajsu i dodatkowo no, Agnieszkę trzeba będzie też wyposażyć w zarąbisty sprzęcik do strzelania, ale Agnieszka, ty chciałaś challenge związany z łukiem, nie? Chyba tak. No tak człowiek, żeby pozabijać i szyć szybciej, albo więcej, częściej. I musimy mieć pieniądze, żeby się ubrać, bo my tu zaraz zmarzniemy. Słuchaj, u ciebie chyba wentylatory się powłączały, nie? Natomiast... Jeden. No, natomiast powiem ci, u mnie to był taki dźwięk, jakby wilk tutaj był. No, dobrze, pójście, pójście. No, ale nie tylko ja się mam bać, no. To może wilki nie będą podchodzić w takim razie. Ty też się trochę bój, nie? Bo to, nie, ja się tylko... to jutro będę się bała. A, jutro. Dobra, słuchaj, to ty działaj tutaj sobie z tym, z czym tam chcesz. Mhm. Natomiast ja szybko skontroluję tylko tutaj naszą pannę od kłód, co ona tutaj ogarnia. 15, a nie, to jest siekier 15. A, to kłody to ona wrzuci, ja pewnie do tego. Do magazynu, nie? Wiesz co, powiem ci, że nie zauważyłam ich, bo szukałam skóry. Dobra, to jeszcze jedna kwestia. Ja skoczę do jaskini, bo to już jest nowy sezon, nowa pora roku, więc surowce się powinny odrodzić. Na pewno odnowiła się kasa u tych... U naszych sprzedawców tutaj w Piastowi. No więc wypadałoby trochę biznes tam pokręcić, nie? No to jak chcesz, to mogę pójść z tobą. No to jak chcesz, to chodź. Idziemy. To idźmy. Idziemy łupać. Tak. Potem, miedzie, tak? Miedzie, tak. Miedzie łupiemy. Z miedzi robimy... Co my to robiliśmy z miedzi? Noże? Noże chyba. Tak. Noże. Mhm. No, także tak to będzie wyglądało. No i ciśniemy, proszę Państwa, bo jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj z materiałem, z przygotowaniem materiału od 17 września do końca września, na razie ja jestem w ciemnej dupie. Więc generalnie, no to nie jest śmieszne, bo to wiesz, ja mam tylko na 17, 18 i 19 materiał, nie? No niestety, powiem ci, że ja rozumiem twój ból. No jeszcze 55 filmów by trzeba było nagrać, a został mi tydzień do wyjazdu. No to kiepsko, nie będę ukrywała. No, ja dzisiaj... to już wiesz, jestem bliżej niż dalej. Boże. No to ja wiem, no ty to masz rozwiązanie, już jesteś na wylocie, no w sumie ja z wyjazdem to też na wylocie. Tak czy siak, generalnie powiedziałem do truskaweczki w dniu dzisiejszym, a ten materiał, proszę Państwa, nagrywamy w dniu 10 września, że się pożygam, posram, ale zrobię ten materiał. Więc tak, śniadania dzisiaj jeszcze nie jadłem, truskaweczka przed chwilą przyniosła mi do studia obiad, więc stoi i stygnie. No raz to co dwie tej orzeszki. No nie ma kuźwa czasu. Nie ma czasu jeść. Nie ma czasu na nic. Nie ja? No, bez przesady. Ja chyba skrócę godziny spania do, nie wiem, do półtorej. No przymrużenie oczu, nic więcej. Tak, z przymrużeniem oka to szanowni widzowie będą musieli oglądać te materiały wszystkie nasze, bo to kuźwa, znaczy te, które będą, bo to... Ech, no dobrze, no ale my działamy, tak? Działamy, coś tam robimy, troszeczkę w Medievalu, troszeczkę w innych grach i jakoś to idzie. Natomiast... Ja jestem w jaskini, ale ja chyba jestem w innej jaskini niż ty.
Ja nie wiem, gdzieś ty polazła, ale ty jesteś jakieś 40 metrów ode mnie. Wiem. No ale nie masz tam surowców? Nie, no ja właśnie łupię. A to łup, to pewnie. Ja już szaleję i sól, i żelazo, i cynki, i coś tam. No ale cynków mieliśmy nie tego. Ja już wszystko biorę, będzie na zapas. Dobra, no jak tam, tego tylko się nie przedźwigaj, nie? Bo masz nieograniczony udźwig. Kanałej, ponoś. Ona już będzie robiła swój bicepsy tam. No, dokładnie. Ale ty, ja chyba tu mam tylko samą cenę z tego, co ja widzę, i sól. A bo ja nie próżnowałem. Takie chodki klocki. To tu nie ma czasu. Ja to mam na wszystko czas. No ty tak, no, a tu trzeba robić. To nie ma komu. Jedem. Jak zawsze jakaś wymówka. To bardziej usprawiedliwienie. A, no dobra. No, także tak to wygląda, drodzy państwo. Tu jeszcze jest trochę miedzi. O Boże, nawet i pochodnia mi się popsuła. No ty patrz, no. A ja bez pochodni tutaj łupię. No ale ja musiałam się ten trochę ogrzać. A to co, ty marzłaś? No. Bo powiem ci przykładowo, ja nie marznę. Jak to ty nie marzniesz, no, a ja marznę? No, ja nie marznę tutaj w jaskini, nie marznę, a na zewnątrz też nie. Dobra, mamy nowy poziom w wydobyciu. Nie, ja tu mam samą cenę. No bo pewnie, żeś się dziewczynko spóźniła. Ja mam 94 rudy miedzi, więc to mniej więcej by się pokrywało z tym, co my żeśmy poprzednio zebrali. O, powiem, że jeszcze znalazłem. Kuźwa, ty, kill off się skończył. Widzisz mnie? Tak, 5. Tutaj. Tu jeszcze masz, bo ja już nie mam kill-offa, to jak tam tego, to zbierz. A ja w tym czasie biegnę, przy okazji, jak znajdę wyjście oczywiście, do Piastowi. Bo ja jeszcze od tego ciula tam chcę kupić miedź. Grudki. No, rudę. To jak tego, to jak już skończysz, to wrzuć te miedź do skrzyni w kuźni. Mhm. Później to wszystko się tam połączy, przetopi. Porobimy noża. I trzeba będzie sprzedać. Dobra. No problemo. No problemo, my mieć kropelka. Na czubeczku. To nie dobrze. Ja pierdolę. Dlaczego niedobrze? Ślepa jestem. Dlaczego niedobrze? Bo w tej jaskini noc zapadła i tu jest ciemno, jak nie powiem. A to ty o tym, ja myślałem, że ty powiedziałeś, że niedobrze, że kropeleczka na czubeczku. Tam. Dobrze, że nie skapła, to byłoby trzeba się zniżyć, jeszcze posprzątać. Bez sensu. Ja się nie zniżam, bo mi kręgosłup pieprzą. O, ciebie szukam, ciulu, kuźwa. Pokaż mi swoje towary. Dobra, ty Garrett, ale zaraz mi będziesz oddawał wszystkie pieniądze. Natomiast ruda miedzi. On ma jeszcze 89, więc elegancko. Zapłacimy za to tyle. Zostało nam 490. I w takim wypadku my mamy 183, ale ty, Agnieszka, jeszcze coś masz, nie? No ale ja tylko jedną kubkę znalazłam. No ale w sztukach, nie? Ta jedna kubka to ileś tam sztuk było. Już ci mówię, żeby nie było 6. 6 masz tylko? Mhm. O, ty synu. A wrzuciłaś to już? Nie, jeszcze w kopalni siedzę. O matko i córko, tam już nic nie ma.
Dobra, to ja topię to tutaj, co przetapiam to, co mam. Ja tak, że tak powiem, chyba się zgubiłam w tej jedzeniu. Odnajdziesz się. Jestem przekonany. Na pewno. Więc jak stąd wyjdę, to ci podrzucę to. Dobrze. Będzie na następny raz. Miedziane narzędzia. Ale czy z brązu możemy coś robić? Taki nóż przykładowo. Ale ja nie. Mam wapno. No to a nie. Co tam cię brakuje? Co? Co ci brakuje do tego brązu? Generalnie to i tak nie możemy robić, bo nie mamy wystarczającej technologii, więc to na razie jeszcze nic mi nie brakuje. Dobra. Dobra, robimy to. 45 noży. Elegancko. Kuliku, nie uciekaj, no bo ja chcę cię kilim. A, mówiłam, nie uciekaj. A co do a kogo ty ganiasz? Królika. To opłaca ci się królika? Jest wolniejszy od lisa. Ale czekaj, bo ty potrzebujesz czego? Futra? Skóry. Skóry? No ale to z królika nie będziesz miała. Ja wiem, ale był, no, no się napatoczył, no. Mhm. I ja tylko dlatego, tak? Biedny królik. Teraz mam, to jest liś. Dobra. Boże, liś. Dobra, lisiu, bo my tu sprzedajemy. Za 50 sprzedajemy noże. 52 noże możemy gościowi tutaj sprzedać. Jemu zostały 22 monety, więc ja mu jeszcze tę miksturę u dźwigu sprzedam. I co ja mu jeszcze mogę wcisnąć? Piórka mogę mu wcisnąć, aczkolwiek, no tak. Dawaj jeszcze tych piór, no. O. I osuszyłem gościa, słuchaj, do zera. Dasz wiarę? Skąd to się udało? Tak. Bo wtedy się nie udało. No. Wtedy nie, to wtedy nie. Ale czekaj, bo ja tutaj bym potrzebował z Unisławą chyba porozmawiać. O. To ci wrócę. I to ci wrócę. O. Kuszące, ale niestety się nie da, cholera. Ale tu jest jakiś tańszy odpowiednik. Gorszy, co prawda, ale jednak. Za 525. Tylko co my do tego jesteśmy w stanie... Aha, to mamy. Nie, a nie, to... Nie, no na razie nie jestem w stanie kupić tego sprzętu. Chyba, że... O, już jestem w stanie. Tylko czy to mi się opłaca w tej chwili? Wiesz co, Aga? Mam propozycję. Słucham. Możemy jeszcze kicnąć do tej drugiej kopalni, nie? Dobra. No i mi się wydaje, że tak będzie dobrze. Było futra, nie ma? Ojej. Ale ty musisz mówić, wiesz, głośniej, nie? Mówię, że futra było i futra nie ma. Jak to się stanęło się? To się stanęło się, że mówiłem ci, że te króliki to nie jest dobry pomysł. Dobra, to ty sobie poluj. A ja ogarnę tę kopalnię drugą. Nie, no już lecę do ciebie. No ale to marnujemy czas. Dobra. Bo później to jest tak, że właśnie... A, to jest zablokowane. Bo później to jest tak, że wiesz, że każdy tutaj zbiera to samo, potem my jesteśmy z tym podzieleni, jedna osoba tego nie ma, trzeba czekać. Dobra. A tak to ty byś mogła sobie robić swoje i też zacząć zarabiać, nie? Ale ty marzniesz czy brudna po prostu jesteś? Nie, marznę. To może się ubróć, bo ja jestem brudny i nie marznę. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No tak, brud będzie jak o tym.
O, już marznę, widzisz, i wykrakałem, kuźwa. Taś ty, synu mój. Wszystkie drzewa poblokowane tu do licha są. O. A ja kłód potrzebuję, bo potrzebuję zrobić te kilofy. Brzoza to nie jest dobry pomysł, ale nie ma innych drzew tutaj w pobliżu. Z braku laku dobrej to. No, no, dokładnie. Już nie zgrzytaj tymi zębami, zaraz się ogrzeje. Pyno. Agunia. Musisz mówić głośniej. No już głośniej nie powiem, bo mam, że tak powiem, prawie w buzi. Bo ciebie ucina po prostu, kiedy mówisz tak cicho, tak mówisz, tak, tak, to cię zaczyna ucinać. No to tak tajemniczo, to można też mówić głośniej. A chodzi po prostu o to, że cię ucina, więc... No. Bo ci mikrofon nie wyłapuje. Dobra, my lecimy, szanowni państwo, to chyba są skałki, czy strzałki, czy... Zaraz zobaczymy. Ale pierwszy raz z taksiarza skorzystamy w tej rozgrywce. Potrzebuję podwózki skałki. O, 140 monet, ruszałem. No i gitara. Znane nam miejsce. Ja proponuję, bo tutaj chyba gościu też ma miedź, więc wypadałoby go namierzyć. Gdzie ty, synu, jesteś? Wojtek! Halo tu! Pokaż mi swoje te... Towary. Towary, właśnie, tak. Tego słowa mi zabrakło. Ale on ma tylko 12. Czyli Piastowie jest najlepiej wyposażona z tego, co widzę. No szkoda. Oby do żelaza, oby do żelaza. Będzie lepiej. Natomiast... Ja chyba będę musiał tutaj jednak, kurczę, coś zadziałać, bo tu mi zdrowie spada. Oj, spada. Czekajcie, ja mam chyba pod 7 kilof. Czy pod... A, w ogóle mi się nie przypiął. Skubany. Dawaj tutaj. Pod 7. A tu są takie te. W tej kopalni, wyobraź sobie, oni mają, Agnieszka, ogrzewacze. Zapomniałem, jak się to nazywa, takie chuźwa. To... Ty, ale tu miedzi nie ma. O, kutwa. A jest. Koniec mojej dynastii. Jak koniec mojej dynastii? Co? Mojej dynastii. Ale umarłam. Ale jakim cudem żeś to zrobiła? Dzik. Dzik cię dojechał? No ale to ja. On cię dojechał już tak na amen, czy mogę cię podnieść? No ja już się podniosłam. Zrobiłam odrzej. A, czyli to jednak nie jest koniec dynastii. Czyli coś jeszcze z tego będzie. No mam nadzieję, bo ja ci na mapie widzę. No ale leżysz, stoisz... Nie, ja już tutaj w piastowni jestem chyba, tak mi się wydaje, i dziecko chodzi na kolanach. Aha. Ale twoje? Nie. Za szybko. No to było ryzyko zakończenia dynastii. No to w ogóle nie miałam tam napisane, że nie żyjesz. Koniec dynastii. No to teraz jesteś w czyjej? No twojej. W mojej? Tak, aż tak szybko się mnie nie pozbędziesz. Jeszcze. Niach. No ale to by trzeba było jakieś fikumiku i cimcirimcim zrobić. Żeby było przetrwanie. No tak, bo jak tu ty kończysz tę dynastię tak instant, że tak powiem. Nie no. To może zrobimy cimcirimcim i fikumiku i siedź w domu, kurwa. Się nie ruszaj. Ja już ci stoję, nie ruszaj się, ja ci wszystko przyniosę. Ja się upoluję tego dzika, już jest dalej. A właśnie, a ja mogę. Nie mogę. Ale za to, no nie mogę. Tutka.
Niku, nadchodzę, nie odpuszczę ci. A ja jeszcze mogę, tak kwitując te twoje dywagacje tutaj. To dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się. Aś ty. Paluszek się omstą, to już dokopię. Słuchajcie, stoi ten obiad mi tutaj na drugim biurku, nie? I słyszę za drzwiami studia piszczenie, a tam pani kierownik się próbuje dobić. Ona, jeżeli chodzi o żarcie, to jest po prostu, o Jezu. Pomocnicą. A daj spokój, że to kurczę, to jest po prostu taki żarłok. No to tak samo jak i te moje dziewczynki też, jak mają swoje. Ale ty mów, tutaj to na nagraniach to ja cię proszę, bo ja wiem o co chodzi, ale widzowie nie wiedzą o co chodzi, więc mów co bo ty masz. Ja mam szczurki, że tak powiem. Moje dziewczynki to są szczurki. I one mimo to, że mają swoje w miskach, to uważają, że nasze jedzenie jest dużo lepsze i po prostu musimy się dzielić z nimi, bo no nie odpuszczają, nie odpuszczają. A jak się nie podzielisz, to co, to wpierdzielają palce? Nie, tylko jesteś po prostu tak oblężony, że dopóki nie dasz, to ty nie zjesz. Mhm. Nie wiesz, i każda musi dostać jakiś tam kawałeczek, masz tam chwilę przerwy i musisz szybko jeść. A ja zamykam drzwi do studia i mam spokój. Słyszę tylko takie piszczenie. Jezu, pobiłam królika. Co zrobiłaś? Pobiłam królika. No to widzę, że królika mieliście wyrównane szanse, kuźwa. Ale i mam sarenkę już polowaną. Wyrabiam się. No i bardzo dobrze. No tutaj widzę, że noc. Natomiast my zebraliśmy troszeczkę tej cyny. Ciężko było tutaj, kurczę, bo to tak nie za dobrze widać. 60... Ja powiedziałem cyny? Tak. Jak coś tam masz w tym... skrzynce, jakbyś potrzebował. No, to dorzucę to oczywiście. Natomiast na razie do Piastowi musimy... A co tu się znowu stanęło? O, nie wiem, ty gadasz zagadkami. Więc nie wiem, co ci się stanęło. Ale, proszę państwa, ryzyko jakby tutaj... zakończenia dynastii zażegnane. My troszeczkę żeśmy ogarnęli rzeczy nowych i tak dalej. Kasy mamy 2700, więc myślę, że przynajmniej jedną sztukę będzie można niebawem kupić. Kuszy razem z bełtami. No i będzie można coś tam jeszcze zadziałać. Tymczasem my się z państwem żegnamy. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Dzięki, Aga. Dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.